Konnichiwa, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci pyszny przepis na shoyu ramen. Oglądaj dalej. Dzisiaj przygotuję dla Was ramen shoyu. Co to jest ramen? To chyba wszyscy wiecie. Jest to taki właśnie makaron alkaiczny, który jest podawany z różnymi bulionami, a bulion, który dzisiaj przygotuję, to będzie shoyu. Shoyu oznacza sos sojowy. Będzie to taka esencja dodawana do klarownego bulionu z kurczaka. Teraz przenosimy się do mojej kuchni, gdzie przygotujemy bazę do shoyu ramen, a podstawą będzie kurczak, a tak naprawdę kości z kurczaka. Do przepisu dobrze jest kupić całego kurczaka, wytrybułować go na poszczególne części, czyli tu mamy korpus, skrzydełka, oczywiście udka i piersi użyję do czegoś innego. Używamy samych kości, tu mam dodatkowo jeszcze kolejne skrzydełka, możesz to zrobić też na samych skrzydełkach, ale tutaj dostałem akurat, widzisz, że ten kolor kurczaka się różni. Ten jest kukurydziany, będzie miał bulion piękny kolor przez to, dlatego kupiłem jednego całego kurczaka i uzupełnię go skrzydełkami z normalnego. Możesz to przygotować też również na właśnie samych skrzydełkach albo na samych korpusach, w skrzydełkach. Znajduje się dużo kolagenu, zaraz Ci pokażę, jak go wydobyć ze środka. Potrzebujemy teraz każde skrzydełko przy pomocy porządnego noża poławiać, o właśnie, cyk, i rozłamujemy na pół i tak z każdą kostką. Wtedy właśnie kolagen, który jest w kościach, wyjdzie pięknie do bulionu. Wszystkie skrzydełka pocięte, dodatkowo jeszcze tutaj korpus podzielony na właśnie mniejsze kawałki. I teraz co będziemy robili, to blanszowali kości, czyli mamy duży garnek z wrzącą wodą i do gotującej wody wkładamy skrzydełka i blanszujemy. Zblanszowane kości przekładamy do miski. Zobacz, ile tutaj białka tego całego syfu się zebrało. Pyc. Do bulionu dokładamy boczek, czosnek oraz imbir i resztę składników, które znajdziesz na dole pod filmem. Gotujemy to 1,5–2 godziny, tak na wolnym ogniu. Ta esencja będzie z naturalnie ważonego sosu sojowego, do tego kilka smakołyków, które posiadają w sobie mega umami. Połączenie tego da nam po prostu bombę umami, która wyląduje w naszym bulionie. Nitamago to rodzaj właśnie jajka, które jest ugotowane na wpół miękko, ma płynne żółtko, tak naprawdę białko jest ścięte. Zaraz o technice gotowania tego, natomiast później jajko po wystudzeniu wrzucamy do takiej mikstury, gdzie się marynuje. To jajko też dobrze, żeby długo nie stało, wystarczy mu tak naprawdę jakieś 40 minut do godzinki, żeby ono się fajnie przemarynowało. Oczywiście może się przechować dłużej, ale myślę, że jeden dzień, półtorej to jest w ogóle maks, ponieważ później zobaczysz, że w zalewie zaczyna się aż ścinać żółtko, zmienia swoją konsystencję, nie potrzebuje to aż takiej długiej marynaty. Co się znajduje w marynacie do nitamago? To jest 1/3 wody, 1/3 sosu sojowego i 1/3 mirinu. Możesz dodać na przykład jeszcze łyżkę sake do tego, jak lubisz, odrobinę cukru, ale bazą jest sos sojowy, woda oraz mirin. W przepisie na dole oczywiście znajdziesz proporcje do tego i ugotowane jajka po obraniu wkładamy właśnie do takiej zalewy. Woda już nam się zagotowała, wkładamy jajka do wrzącej wody, delikatnie, nie w całości od razu, nie zanurzamy, tak żeby nie pękły i hyc, lądują do środka. Oj, jedno pękło, no czasami się zdarza. Bierzemy łyżkę i teraz ważna rzecz, żeby zakręcić jajkami co jakiś czas, tak żeby żółtko centralnie znalazło się właśnie w jajku, tak żeby pięknie wyglądało. Co chwilę mieszając, możesz to tak robić co 1,5 minutki. Jajka już się ugotowały, studzą się, a w międzyczasie przygotujemy shoyu tare, także właśnie taką bazę i coś, co będzie nadawało mocy całemu ramenowi. Co potrzebujemy do przygotowania? Kombu, suszone wodorosty, do tego takie małe rybki anchois suszone oraz suszone grzyby shiitake Bazą do shoyu jest oczywiście sos sojowy. Ja używam Kikkoman, naturalnie ważony, 4 składniki, tylko sól, woda, pszenica oraz soja, bez żadnych polepszaczy. Dodajemy go dość sporo, ponieważ on zawiera też mnóstwo umami poprzez właśnie proces ważenia. Wszystkie składniki w rondelku zagotowujemy, skręcamy na mniejszy ogień i około minutki do 2 minutek. Tak żeby całość się chwilę pogotowała, później ściągamy do wystudzenia, tak żeby smaki się przeniknęły. No i zabieramy się dalej za nitamago, czyli zamarynowane jajka. Czuję pod ręką, że one są idealne. W środku właśnie mamy płynne żółtko, coś pysznego, dorzucamy do tare. I one potrzebują mniej więcej pół godzinki do 40 minut, tak żeby się już pięknie przemarynowały, ładnego koloru złapały. No i oczywiście w smaczku tutaj stare. Odstawiamy na bok. Bulion kończy nam się gotować, tak jak Ci wcześniej mówiłem właśnie o boczku, czyli o ciasiu tak naprawdę, którego też nie może zabraknąć w ramenie. Zobacz, miałem tutaj surowy boczek wędzony, wrzuciłem go na godzinę do gotowania, on oddał swój pyszny smaczek, a dodatkowo będziemy mieli pyszny, chrupiący boczek, który przesmażymy za chwileczkę i on będzie taką wisienką na torcie naszego ramenu. Odlewamy odrobinę bulionu na porcję, do garnka dorzucamy odrobinę brokułu, tak tylko żeby się zagotowały razem z bulionem, żeby były al dente, a nie rozgotowane. W garnku osobnym gotujemy makaron ramen i za chwileczkę łączymy całość. Ostatni etap przed nami, czyli usmażenie ciasiu, tak żeby był fajnie chrupiący. Obcinamy kawałeczek, raz, no myślę, że takie 2 plasterki będą idealne i dorzucamy na patelnię. Smażymy do momentu, aż będzie super chrupiący zewnątrz, no i ładnie właśnie zarumieniony. Pięknie chrupiący, aromat po całej kuchni, już nie mogę się doczekać. W pierwszej kolejności dodajemy makaron ramen. Top. Dolewamy na makaron shoyu tare, czyli esencję tak naprawdę całego naszego ramenu. I tutaj możesz różnie, ponieważ wolisz bardziej słone, to po prostu dodaj więcej. Ja dodaję tak optymalnie jak na razie 4 łyżki. Zalewamy bulionem. Zobacz, piękny taki brązowy kolor od tare. Dodajemy brokuły. Nitamago. Zobaczymy jak wyszło. Idealnie, zobacz, płynne żółtko. Ląduje do środka, nawet 2 sztuki, boczek, ciasiu, hyc, do tego świeża dymka, drobno posiekana oraz ja dzisiaj używam kiełków słonecznika, są one fajnie chrupiące, ale możesz też dodać na przykład kiełki fasolki mung albo na przykład takie stir fryowe, fajne, podsmażone na patelni, też to super smakuje. Pięknie wygląda, cudownie pachnie, a jak smakuje? Pełny, głęboki smak. Warto chwilę poczekać, żeby się dobrze ten bulion ugotował. Do tego niesamowite tare oraz reszta składników. Jest po prostu pyszka. Musisz to przygotować u siebie w domu. Trzeba poświęcić trochę czasu, ale naprawdę warto. Jak podobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka, na dole w komentarzu napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć u mnie na kanale. A tymczasem do zobaczenia do następnego przepisu. Cześć! Inny przepis na ramen. Kliknij obok.